cały. Ja myślę, żeby to poszło już wtedy gładko. Ale tu natrafiły na opór i tu jest punkt za punkt walka, no i teraz wyraźnie zmiękły. Bogdan Serwiński bierze bardzo szybko drugi czas. I nagle jakby rozluźnione, jakby odmienione atomówki. Ta presja, świadomość, bez ostatniej szansy, to co nazywał Chiappini przed meczem For Life, gramy tu o życie, to wszystko już uciekło. Bo one teraz w tym momencie tak jakby trochę wreszcie zaczęły grać dla własnej przyjemności, dla własnej frajdy, nie ma świadomości gdzieś tam schowanych medali, pucharów, szampanów, po prostu to wszystko uciekło. A ta świadomość tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, bliskości tych szampanów, tych medali, tych pucharów, to gdzieś zablokowało Muszynę. Kolejna zmiana, Kingę Kasprzak widzimy za Joannę Kaczor. No to teraz pierwszy atak Kingi Kasprzak, ale jest spokojnie na trzecim metrze ustawiona Mariola Zenik. Teraz w asekuracji Debisz tam, jest skończone ataki. Proszę, ile kłopotów, ile problemów. No nie mogą się przebić teraz w tej chwili na drugą stronę lotniczki Muszyny. No i po raz pierwszy nerwy Bogdana Serwińskiego. Mówię o tym, czego Państwo tutaj nie widzą. No ale taką przypomina teraz Pumę gdzieś w Oliwskim Zgoskot, idąc niedaleko stąd. Przed posiłkiem Pumę. Po tygodniu głodówki. Agnieszka Bednarek, no ale do kogo? Tak trochę Agnieszka nie popatrzyła, z drugiej strony Kinga zasnęła, bo została sobie na tym środku, zamiast uciekać szybko do skrzydła. Mariola Zenik. No nie, nagle te ręce zrobiły się jakieś takie, powiedziałbym nieładnie, kwadratowe. Ta piłka się zupełnie nie tak odbija, jakby chciały tego Muszynianki. 14-7. Zmiana numer 4. W trzecim secie za Agnieszkę Bednarek-Kaszę. Po raz pierwszy w tym spotkaniu oglądamy Katarzynę Gajgał. No tak, może te podstawowe i szóstki zawodniczki muszą troszeczkę odetchnąć, ochłonąć. A tutaj jak natchniona. Fantastycznie to teraz wygląda w wykonaniu atomu trefla Sopo. Fernandez Navarro. Ale jaka to jest długa seria tutaj. Żadnej pomyłki. 8-7 było przy pierwszej przerwie technicznej, czyli o 7 punktów z rzędu. Seria absolutnie niespodziewana, niesłychana. Klaudia Kaczorowska, no jest przyjęcie, ale czy wreszcie będzie atak? Nie kończy, Navarro robi wszystko, Kinga Maculewicz, euforia publiczności w hali stulecia w Sopocie. Kinga Kasprzak nie kończy, czy wreszcie? Uch! No, wszystko podbijają, dotykają. No, tym razem się nie udało. Seria, ale przerwana. No, ale co tą serią zbudowały siatkarki atomu trefla Sopot, to już jest ich. To jest kapitał na ten mecz, na ten set. Klaudia Kaczorowska, Śródowska, Kasprzak, Gajgał. Nowe postacie w tym meczu. Neriman Ossoy uwolniła ramię, uwolniła rękę, jakby przestała się bać bloku, nie ściąga piłki, bije w dobrym kierunku i trafia w pomarańczowe 18-6, 16-8.
Jak to od razu obrazek, bez słów, bez dodatkowego komentarza, wszystko tłumaczy. Teraz cały zespół Sopotu razem, cały sztab szkoleniowy, medyczny, dziewczyny, wszyscy blisko siebie, poczuły szansę, widzą tutaj ścieżkę, widzą tunelik w tym spotkaniu, które określił przed meczem Alessandro Capini for life. Proszę, nieskończony atak, będzie szansa, Neriman Osoy! No właśnie, to była tylko taka dwusetowa przerwa ataku. Nie mogła się rozgrzać, a teraz widzimy, jaka odmiana. No a teraz jak dzieci we mgle muszynianki patrzą na drugą stronę siatki i nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje, ale pamiętajmy, to one prowadzą 2-0, to tak naprawdę, patrząc na tablicę wyników, to inicjatywa jest po ich stronie, ale jakby o tym zapomniały podopieczne. No właśnie o to chodzi, że tutaj no nie powinno być tutaj żadnej powodu do niepokoju czy nerwów, no można przegrać czy seta, czy, ale grając, a one w tej chwili jakby faktycznie potraciły głowy. Jest blok, dawno tego nie widzieliśmy, a przecież przez dwa sety to była absolutnie przewaga muszynianek. Tym razem niemal na 100% w ataku, jeśli chodzi o skuteczność w tym trzecim secie, a zwłaszcza od tego 8-7. 10-2 w ostatnich 12 akcjach. Neriman Osoy. Klaudia Kaczorowska, kolejne dobre przyjęcie, no i teraz zgubiony jest blok, był pojedynczy. Ale po bloku. Po bloku, blisko też tam gdzieś boiska, nieważne, pokazuje Capini. No, gdy się prowadzi 18-10, to się łatwo skazać z arbitrami, no na pewno boiska nie było. Ale rzeczywiście tam przyznała się atomówka, no i proszę, Kinga Kasprzak. No brawo! Czasami gdzieś mamy takie uwagi do włoskich szkoleniowców, że oni lubią opóźnić reakcję, niczego nie chce opóźnić Capini. Jedna stracona piłka i już prosi o czas. Od razu. Fajniejsza zabawa, lepsza atmosfera, no nie ma wątpliwości, publiczność jest tutaj za atomem Treflem Sopot. Ewelina Sieczka, bardzo ładny atak, ale proszę, ile teraz okazji na to, by atakować na pojedynczym bloku, jest przyjęcie, gubi ten blok Izabela Wełci, to wszystko wygląda to zupełnie inaczej. Tak, no tutaj zdecydowanie, pojedynczy blok jeszcze. Blok, który skacze i zamyka tylko prosto, więc ułatwione zadanie. Klaudia Kaczorowska naprawdę dobrze przydał, kolejne dobre przyjęcie, ona nieźle przyjmuje, ale co z tego? Ale no, tutaj zabrakło znowu z kolei precyzji w wystawie. Węsik została wrzucona debistam. I 20-11 i Klaudia Kaczorowska, proszę, jak precyzyjnie dostarcza piłkę Agnieszce Śrutowskiej. Nieskończony atak z prawego, ale jest blok holenderski. Sztab, Benzing. I zmiana, kolejna zmiana, piąta, więcej nie będzie, za Demi Sztab, Magda Piątek. No i to jest to bogactwo Bogdana Serwińskiego. On gra w tym momencie, niemal w 100% drugą szóstką, tak. A to jest taka piątka, może już tego seta nie wygrać, ale może jeszcze tutaj trochę pomęczyć rywalki. O proszę, no, właśnie w ten sposób. Wchodzi po półtorej godzinie stania w kwadracie Magda Piątek i gra trudną zagrywkę.
Czekała, kontrolowana Paulina Maj, cały czas na niskich nogach, tylko opuściła boisko. Natalię Duszel teraz mamy. Ale ona wejdzie za Katarzynę Konieczną, znamy tą zmianę. Ale to jest też ciekawa zmiana, bo wchodzi na zagrywkę, prawda? A wiemy, że Konieczna... Wyskoku przecież Koniecznie dzisiaj... bije mocno bardzo. Dzisiaj już zdobyła. Ale to są ciekawe taktyczne zmiany. To są już tajemnice zakładu i kuchni Alessandro Giappiniego. W międzyczasie powrotna zmiana w Muszynie. Opuściła boisko Magda Piątek. Nie mogą skończyć zawodniczki Muszyny. Ale cios obroniony wreszcie. Włącza się Izabela Wełcik. Dobrze, z drugiego kontaktu, z drugiej intencji. Tego jeszcze nie było, więc mogła tym zaskoczyć. Tak, zresztą bardzo dobra piłka. Takim wysokim lobem lecąca na siatkę. 22 do 13. Natalia Duszel. Idealnie. Mario Lazenik. Nie najlepsze tempo rozegrania Agnieszki Szudowskiej do Karoliny Węsing. No to nie dało rady za plecami. Chciała mieć widocznie przed oczami swoje środkowe. Do końca Karolinę kontrolować. Troszkę żartujemy, ale no muszą się gdzieś też rozluźnić i siatkarki Muszyny. Tego seta najprawdopodobniej przegrają. Karolinę Węsing. Natalia Duszel. Pogroził Giappini paluszkiem. Tak chyba z duszą na ramieniu puszczała Natalia tą piłkę, bo gdyby to wpadło, to już nie byłoby grożenie jednym paluszkiem, ale coś więcej. 23-15. Ewelina Sieczka. Cały czas bez Matwiejewej. Kolejnie Klaudia Kaczorowska przyjmuje dobrze i... Ojej, nie było dobrego rozegrania, ale szczęśliwie Katarzyna Gajga. Tak, naprawdę się... dużo dostarczonych piłek w punkt. W tym fragmencie, zwłaszcza gdy przyjmuje Kaczorowska. Ale właśnie o to chodzi, że dzisiaj jest dużo niedogodności w wystawie. W wystawie nie po jednej, po drugiej stronie tak było. Wtedy ta gra też się nie układała. Myśmy wielokrotnie widzieli, właśnie, zwłaszcza z tymi środkowymi. Natalia Duszel już w kwadracie powróciła. Katarzyna Konieczna, Kinga Kasprzak. No teraz brawa dla Agnieszki Strutowskiej. Sugestywnie pokazała, że zagra przed siebie do lewej antenki. Krótki, szybki ruch do prawej. Zgubiony pojedynczy tylko blok. Nie miała problemu. Agnieszka Strutowska. Mary Manosso i będzie jeszcze Klaudia biegać. Zdążyła Gajgał, Maj, Bełcik, Fernandez. Nawet jak jest źle, to jest dobrze w tym trzecim secie. Tak to wygląda dla Atomu Treplasopo. Tak, no wszystko tutaj wychodzi. Jeżeli nawet nie można atakować, to kiwa. No to tak jest, jak się złapie rytm i zaczyna wychodzić, to potem obojętnie można atakować głową. Piłki setowe dla Atomu Treplasopot, no a może być tylko jedna. Dlaczego? Bo uwaga, uwaga, Fernandez Navarro. No ale Klaudi dzisiaj nikt nie ruszy na przyjęciu. Za nisko, za nisko, za nisko. Źle, albo szerzej, albo wyżej. To na pewno inaczej. No i jest, 25-17. Nie rozdajemy jeszcze medali, broń Boże.